Dobry wieczór, a zatem jeszcze raz Piotr Gociek, Tygodnik do Rzeczy, Dorota Kania, Gazeta Polska, portal niezależna.pl i Gazeta Polska Codziennie. I oczywiście współautorka najgłośniejszej książki ostatnich miesięcy, a może i lat, czyli Resortowych Dzieci. Rozmawiamy o wydarzeniach tego tygodnia, który minął i właściwie trudno nie mówić właśnie o Resortowych Dzieciach, ponieważ rzeczywiście percepcja tej książki jest niezła, w tym sensie, że jest dużo huku, dużo hałasu i to sprzyja, z całą pewnością sprzyja sprzedaży. Dorotko, powiedz, ile się sprzedało, dlaczego Jacek Żakowski zamienił się w znak pytania, w znak zapytania i no i czy chcesz jakoś skomentować to, co się dzieje wokół tej publikacji? Ja powiem króciutko, dlatego że Państwo jesteście wszyscy na bieżąco, więc tylko powiem to, czego nie wiecie. To znaczy, proszę Państwa, dzisiaj się okazało, że nakład książki, książka się ukazała w druku 11 grudnia 2013 roku. Nakład z książki już w tej chwili wyniósł 130 tysięcy egzemplarzy, większość zamówiona. Dlaczego znak zapytania? Dlatego, że po pierwsze wyszliśmy z założenia, że skoro Jacek Żakowski nie chce być w towarzystwie Moniki Olejnik i swojego naczelnego Jerzego Baczyńskiego i paru innych osób, to spełnimy jego prośbę i go usuniemy, a po drugie zabezpieczenie powództwa. Dzisiaj prez, ja myśmy jeszcze nic nie dostali, od razu mówię, ale prez dzisiaj podał, że do sądu wpłynął wniosek o zabezpieczenie powództwa, czyli krótko mówiąc za aresztowanie książki do momentu rozstrzygnięcia. No na szczęście ta książka, która jest w magazynie, już nie ma wizerunku Żakowskiego, ale mimo wszystko, no oczywiście istniała obawa, że nam po prostu sąd wstrzyma sprzedaż. Sąd może wstrzymać sprzedaż, proszę Państwa, przypomnę chyba, jak na przykład była kwestia tytułu, jeżeli chodzi o W sieci bodajże, to oni 4 miesiące walczyli, a jeżeli chodzi o inną książkę, jeżeli chodzi o sprawy o Ryszardzie Kapuścińskim, to tam też była jakaś kwestia zaaresztowania, także no... Istniała ta obawa, że ta książka po prostu się zostanie zatrzymana w magazynie. Nie wiem, jak będzie. Na razie jest sprawa w sądzie, a póki co książki w magazynie nie ma, bo jest po prostu wyjechała w sprzedaży. Także na razie są puste półki. Ja się nie dziwię, proszę Państwa, że ta książka wzbudza tyle emocji i się pojawiają już absolutnie sfałszowane informacje i deprecjonujące tę książkę. Na przykład, jeżeli chodzi o Andrzeja Turskiego, dzisiaj list napisała siostra Andrzeja Turskiego, że jak to można było, że tata był w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, skoro on był mechanikiem. Proszę Państwa, sytuacja wygląda nieco inaczej. Ja widziałam te dokumenty, myślę, za chwilę albo już jest na portalu niezależna.pl dokumenty na ten temat. Tylko i wyłącznie dokumenty, bo my się tym posiłkujemy. Nie będziemy wchodzić w żadną polemikę. Natomiast takim podsumowaniem zainteresowania tej książki, proszę Państwa, jest mail, który nadszedł do wydawnictwa Fronda, że ktoś zadał pytanie, czy może rozpowszechniać na różnego rodzaju nośnikach tą książkę, reklama pierwszą stronę książki za darmo. No i dzisiaj, proszę Państwa, dowiedziałam się, już zostało zrobione zdjęcie przy placu Zbawiciela niedaleko Tęczy, przy wejściu do metra stoi billboard 2x2 z napisem zobacz, kto tworzy nasze media, resortowe dzieci. Ktoś po prostu sam z siebie umieścił billboard, czyli stronę, okładkę tej książki. Także myślę, że te emocje będą rosły i one się tak szybko nie skończą. Na początku, ja tylko ostatnie zdanie tutaj powiem, na początku, proszę Państwa, przez właściwie 4 czy 5 dni była absolutna cisza. Absolutna cisza. I od momentu, kiedy była promocja tej książki, od momentu, kiedy zaczęło się o niej pisać, pomału, to znaczy było na prawej stronie, to się zaczęła jatka i ona chyba się nie skończy tak szybko. Przy okazji tej dyskusji, tu pytanie, Piotrze, do ciebie, bo możesz złapać dystans. Powtarza się z uporem argument, że książka jest jednostronna, ponieważ opisuje tylko tych, którzy są w mainstreamie, tych prorządowych, tych lewackich, liberalnych, zwolenników Platformy albo pracowników ITI, natomiast nie ma tam opisanych tych straszliwych siepaczy z prawicy. A przecież oni też są resortowi. Jest wymienianie, jest kilka nazwisk, nazwiska się powtarzają. Komuś się wyrzuca, że tata był w PZPR, komuś, że sam był w PZPR, komuś innemu nie do końca sprecyzowanie w sposób mówi się, że to też z KPP. I wydaje mi się, że jest to rozmywanie w ogóle
samego zjawiska socjologicznego, jakim jest krążenie elit, i ta książka opisuje po prostu to, co jest opisywane od zawsze w nowoczesnej socjologii, czyli o pewnym tworzeniu się elit i reprodukowaniu. Natomiast upór, żeby mówić, że po tamtej stronie też są resortowi, jest jakimś zupełnym nieporozumieniem. Nie, no to jest oczywiście manipulacja i tutaj... Ale tej manipulacji nie dopuszcza się tylko strona no, taka agorowo lewacka, ale można to przeczytać takie argumenty na łamach Rzeczpospolitej, na łamach portali również mówiących, że są centroprawicowe, czy nie określające się do końca jako te platformerskie. I to się powtarza, że książka jednostronna. Wiesz, na Twitter to nie wiem, czy zobaczysz wpis publicysty Faktu, który uważa się za prawicowego, czy publicysty Rzeczpospolitej, który uważa się za konserwatystę, no to słyszysz ciągle jednostronna książka, bardzo wielki błąd. Nie, to jest tak, to jest oczywiście zabieg, który ma na celu ukrycie faktu, o czym naprawdę jest ta książka. I tutaj jak sobie popatrzymy na publikacje z zeszłego tygodnia Wprost i tegotygodniowe publikacje Newsweeka, to właściwie zobaczymy dokładnie tą samą narrację. Narrację, która mówi, że podli ludzie wytykają tym, którzy są z jednej strony barykady, że mieli rodziców czy dziadków w UB, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czy gdzieś tam jeszcze w jakichś innych resortach, a nie zauważają tego, że po ich stronie są ludzie, którzy też mieli rodziców uwikłanych tak czy inaczej. Gdyby ta książka miała być o tym, że żyją w Polsce ludzie, którzy są dziećmi osobników pracujących w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego albo wysokich urzędników partyjnych, to nie trzeba byłoby chodzić do IPN-u, tylko Dorota Kania by poszła ze współautorami pod najbliższy blok gomułkowski, wzięła listę lokatorów, a następnie jakby pewnie tam wskazała co drugą osobę, to by się okazało, że ona miała właśnie, że albo tata był w PZPR, albo mama pracowała gdzieś tam i tak dalej. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać mechanizm, jak ci, którzy byli na świeczniku, czy czerpali pewne profity z bycia w takim, a nie innym układzie z władzą komunistyczną, również dzisiaj w sposób, który może wzbudzać uzasadnione podejrzenia, są ludźmi na świeczniku takim czy innym zasiadający. Jak to się stało? Jak to się stało, że te elity, czy quasi, czy pseudoelity PRL-owskie się zreplikowały i w tej chwili powielają dokładnie te same, tą samą filozofię, którą zajmowali się ich rodzice na zlecenie Sowietów. Tutaj akurat bardzo celnie zauważył to dzisiaj w Fakcie Łukasz Warzecha, który pisząc o Owsiaku, o tym fragmencie poświęconym ojcu Owsiaka w resortowych dzieciach, zauważa, jeżeli ojciec Owsiaka z dumą był opisywany tam w tych raportach jako człowiek, który szczególnie nienawidzi kleru i uważa to go za podejrzaną organizację przestępczą itd., itd., to zwróćmy uwagę, w ilu wypowiedziach w tej chwili Jerzego Owsiaka powtarza się dokładnie ta sama retoryka. Może przy użyciu troszeczkę innych słów, ale bardzo podobna. To są rzeczy, które się wynosi z domu. To są rzeczy, o których ta książka opowiada. O replikacji pewnego kodu kulturowego, o dziedziczeniu, tak? O tym, jak dzieci książątek, baronów, czy też drobnej szlachty czerwonej tak naprawdę spróbowały odziedziczyć PRL. PRL, który został przemalowany, lekko zreformowany, przemeblowany, częściowo wyzwolony, częściowo nie i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili czerpią z tego wszystkiego profity. W związku z tym zwekslowanie tego na dyskusję o tym, jak to jesteśmy niedobrzy, bo tym tam zauważamy niedobrą babcię, a swoim nie zauważamy, to właśnie taki ma cel. Ale zauważmy jedną bardzo fajną rzecz. Ja bym tylko powiedziała jedno zdanie, że to nie jest tylko dziedziczenie światopoglądu wyniesionego z domu i systemu wartości, ale też dziedziczenie pozycji. To i to jest super istotne. Tak. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Jak się na przykład dzisiaj akurat jedna z rzeczywiście z mniej winnych osób, co wytykał ci Dorota, na przykład Tomek Telikowski w poprzednim numerze tygodnika do rzeczy Marcin Meller, rzeczywiście no, nie aż tak bardzo resortowe dziecko, jakby się mogło wydawać. Tylko w jaki sposób on się broni? On się broni taką trochę metodą, jak Niemcy się bronili przed tym, że brali udział w jakimś
Holokauście albo w II wojnie światowej, czyli metodą na kucharza. Tak? Nie, ja tylko byłem kucharzem, ja tylko tam sprzątałem podłogi w tym Auschwitz czy coś tam. Nie? To on właśnie napisze, no nie, bo oni piszą, że mój tata niedobry, ale on tylko 2 lata i on chyba nie wierzył i coś tam. Czy, krótko mówiąc, i to samo jest z Żakowskim, który mówi, że on nie chce sobie tam figurować w tym kontekście i tak dalej. Krótko mówiąc, wydarzyła się rzecz bardzo przełomowa. Otóż nagle dowiadujemy się o tym, że to wstyd mieć rodziców w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, dziadków w Esbecji czy wysokich kacyków PZPR. To jest piękne. Oni nie mają szczelności w tej chwili, tak jak to było 10 czy 15 lat temu, wychodzić i mówić, że my jesteśmy dumni z tego, kim byli nasi rodzice. Nie, oni być może są dumni, ale wiedzą, że nie mogą tego w tej chwili publicznie już okazywać. To mnie bardzo ucieszyło, jak się temu przygląda. W tym samym artykule Marcina Mellera, ale i wcześniej w innych tekstach, które się wokół tej sprawy, wokół tej książki pokazały, ale także w liście siostry świętej pamięci Andrzeja Jaturskiego, brzęczy coś innego, że tak naprawdę to, że ktoś pracował w UB, to go nie dyskredytuje. To była szlachetna osoba, pisze siostra Andrzeja Jaturskiego swojej mamie, która pracowała w UB. To jest krzywdzące, żeby o tym pisać. W związku z tym mam wrażenie, że jednocześnie też przy okazji świętej pamięci Andrzeja Jaturskiego wybiela się życiorys, mówiąc, że to był mistrz w zasadzie taki, jakby to był człowiek, który tworzył BBC, a to był człowiek, który w stanie wojennym tworzył nową redakcję programu trzeciego, a potem dyrektorował w Polskim Radiu w Jedynce po weryfikacji dziennikarzy i kiedy w stanie wojennym ściśle jakby zdyscyplinowano przekaz medialny i był to po prostu propagandowy aparat systemu ucisku. I jeszcze chciałam właśnie jedno zdanie dodać. I przepraszam, tylko dodam, że to jest to samo zjawisko, które mieliśmy od dawna, że KPP to była tylko po prostu partia ideowych komunistów. Tutaj w tym tekście Marcina Mellera, którego ja pamiętam z czasów NZS-u i Pomarańczowej Alternatywy, i ten chłopak naprawdę był bardzo, bardzo wtedy aktywny, ja go spotykałam na manifestacjach i było wiadomo, że Marcin to jest w tej grupie, która tam rzeczywiście knuje i robi konkretne rzeczy, ale w tym samym tekście Marcin pisze, mój dziadek był komunistą. I tam ani razu się nie pojawia słowo KPP, bo wie pewnie, że to jest jednak złowróżbny symbol, ale to też jakby nie ma sprawy, tak? Był ideowym komunistą. No, tak jakby ktoś w Niemczech powiedział, no był ideowym nazistą, prawda? Był faszystą. To jakby te dzieci resortowe nie czują, że tu jest jeszcze coś, czego nie przerobili. I jak czytałam ten tekst też Marcina, kiedy w jednym z akapitów, właściwie cały akapit był zbudowany ze słowa żygać, tylko w różnych odmianach form, to tak sobie pomyślałam, że te nasze elity, no, zainstalowane przez Stalina po prostu, i ich potomkowie, no są bardzo, bardzo jeszcze takie świeżutkie. Ten smoking nie chce leżeć. No nie chce leżeć. Jeszcze tutaj tak samo, ja tego nie czytałam, tylko Asia cytowała dzisiaj na zebraniu fragmenty tekstu Marcina Mellera i tam jest mowa o tym, jak on został zatrzymany, jego dziadek i ojciec jeździli po komisariat i go chcieli wyciągnąć, tam dziadek nakrzyczał na milicjanta. No ja już sobie wyobrażam, proszę Państwa, jakby na przykład dziadek, który był w winie albo w Armii Krajowej nakrzyczał na milicjanta, to by tak pałą oberwał albo by razem z wnukiem siedział. Tutaj z tego co wiem, nic się takiego nie stało, więc tutaj też ta przynależność do KPP i to, że był miał akurat taką pozycję w PRL-u, pomagała. Ja nie wiem, czy Marcin sobie zdaje sprawę też z wydźwięku tego wspomnienia, bo on po prostu cytuje wspomnienia swojego taty, które się ukazały w książce pana Stefana Mellera, że ta sytuacja, że tata jeździ z dziadkiem z KPP po dołkach, po komisariatach, żeby wyciągać syna zatrzymanego za działalność w NZS-ie, no to też pokazuje dwuznaczność jakby sytuacji. To znaczy, że przepraszam bardzo, pewnie Marcin się na mnie strasznie pogniewa, ale on miał pewien bufor bezpieczeństwa, znaczy miał dziadka. Zwykły Kowalski z Pcimia Dolnego dziadka nie miał. I to się powtarza też takie zjawisko
jak było opisywane w pokoleniu 68 roku. Państwo na pewno pamiętacie. Pokolenie komandosów, tych dzieciaków właśnie tej stalinowskiej elity, które się zbuntowało, miało poczucie bezpieczeństwa. Oni nie mieli takiego wrażenia, że ryzykują życiem, więzieniem. Oni się buntowali przeciwko starym. I ja mam takie poczucie... No, ale też do pewnego momentu. Do pewnego momentu, bo potem dla niektórych się okazało bardzo dramatyczne, oczywiście. Ja tylko mówię o tym poczuciu. I teraz jak Marcin Merer wspomina, że jego dziadek z KPP, ja nie wiem, według resortowych dzieci jest to również funkcjonariusz informacji wojskowej, wyciąga go gdzieś z komisariatu, no to to jednak uderza też Marcina, sam ty chyba sobie z tego nie zdaje sprawy. Jeszcze tutaj chciałam dodać odnośnie Andrzeja Turskiego, że myśmy opublikowali dokument w resortowych dzieciach, gdzie jest taki biogram, właściwie notatka na temat jego, na jego temat, sporządzona przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, gdzie jest podkreślone, że rodzice byli funkcjonariuszami Ministerstwa Publicznego. Jest to pokazane jako zaleta, jako to, że temu człowiekowi można ufać. Nie tylko, że był kontaktem operacyjnym sam Andrzej Turski, ale również jego rodzice pracowali w resorcie, więc to jest człowiek, na którym można polegać. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę też na jedną rzecz. W ogóle fajnie się stało, że właśnie cała seria resortowe dzieci zaczęła się od działu media, bo zwróciła też uwagę na jedną taką rzecz, która no, do pewnego momentu nawet osobom no, dosyć antyestablishmentowych poglądach troszeczkę uchodziła. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ilu dziennikarzy w NRD było tajnymi współpracownikami Stasi? 100%. Wszyscy. Dokładnie. Dokładnie wszyscy. Nie było ani jednego dziennikarza w żadnej małej, dużej, średniej, telewizyjnej, pisanej redakcji, którzy nie byliby współpracownikami Stasi. Być może w Polsce nie było tak, że ten procent był podobny. Ja nie wiem, jaki on był, czy to było 50, czy to było 60, czy to było 80% dokładnie, i tak dalej, i tak dalej. Tylko wszystkich pracowników telewizji. Natomiast ja jestem sobie w stanie też znakomicie wyobrazić sytuację, w której jest się bardzo cennym aktywem systemu, nie posiadając żadnej teczki, ani nie będąc wciągniętym na żadną listę współpracowników tajnych, jawnych czy niejawnych, ponieważ miałem okazję w roku 1990 jeszcze w Radiu Publicznym spotkać się osobiście z tym, jak ten system funkcjonuje. Wtedy miałem przyjemność mieszkać w Opolu, byłem na stażu dziennikarskim w rozgłośni Radia Opole. I był tam, ta osoba już nie żyje, więc nie będę tutaj wymieniał nazwiska. Był człowiek, który związany z ROAD-em, wtedy jeszcze chyba już wtedy był ROAD, w każdym razie no, z tymi środowiskami, tak, z tymi 91, tak, z tymi środowiskami został szefem lokalnego radia. I sterowanie polityczne tym radiem, któremu ja się przyglądałem bardzo z boku, no ponieważ jak to stażysta byłem rzucany z redakcji do redakcji, tam spędziłem parę tygodni w redakcji motoryzacyjnej, muzycznej, reportażu i tak dalej. To zresztą była bardzo fajna szkoła zawodu, że wtedy jak się było stażystą w radiu, to trzeba było w każdej redakcji staż odbyć i się czegoś tam nowego nauczyć. Ja w tym samym czasie zaangażowałem się w budowę czegoś takiego, co się nazywało Forum Konserwatywno-Liberalne. To było takie małe, lokalne ugrupowanie, które później przystąpiło do Unii Polityki Realnej. I mnie po prostu pewnego razu zaprosił ów już demokratyczny nowy szef radia. I on nie musiał wyciągać żadnych papierów, ani niczego, ani coś tam jeszcze, tylko po prostu posadził mnie wszystko siebie i odbyliśmy miłą, godzinną rozmowę na różne tematy, polityki, Sejmu, rządu, czegoś tam jeszcze, która w pewnym momencie delikatnie zaczęła skręcać w kierunku tego, że no, są tacy ludzie, z którymi ja się tutaj spotykam i ja się znam właściwie po co mi to wszystko, że może łatwiej by było, gdyby jednak nie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tego rodzaju miękkie sterowanie w wypadku ludzi, którzy w mediach byli, z całą pewnością także się odbywało, aczkolwiek też nie mam wątpliwości, że bardzo wielu z nich, czy większość, lwia większość z nich, była także w jakiś sposób, że tak powiem, sztywny papierami uwiązana z aparatem władzy, no tyle, że rzeczywiście też te papiery są bardzo, bardzo mocno przetrzebione, jak zresztą dobrze wiesz, bo zaglądacie do tych papierów w IPN-ie. Właśnie na temat tych papierów chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że
widać to zwłaszcza telewizji. Ja w telewizji krótko pracowałam, ale z tego, co mi też opowiadali moi koledzy, to jest taka postawa, jak przechodzi, zmienia się władza, to część osób tak się, ma taką postawę, przepraszam, co mogę dla państwa, dla pana, pani zrobić. Taki no, absolutnie człowiek gumowy, tak, że może się przystosować do każdych warunków. Poza tym jest prawda to, co Piotr powiedział, że w wielu przypadkach nie było jednak rejestracji, bo nie było takiej potrzeby. No wystarczy, proszę państwa, przeczytać papiery dotyczące no, dość znanego dziennikarza motoryzacyjnego Jerzego Iwaszkiewicza, który sobie dworuje na kolumnie ostatniej Wiwy, prowadzi różnego rodzaju takie opowiastki towarzyskie, przeciwnych oczywiście lustracji. No, to, co wypisywał na temat dziennikarzy prawicowych, na temat konserwatyzmu i PiSu i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no, to naprawdę czasem zakrawało, no już straszne, ale w archiwach IPN-u on nie figuruje jaki tajny współpracownik, dlatego że odstąpiła bezpieka od jego werbowania, gdyż nie było takiej potrzeby. On po prostu mówił wszystko podczas tych spotkań. Sam z siebie opowiadał, chętnie się spotykał, nie trzeba było nic podpisywać. Po co? Po co takiego człowieka werbować? Tutaj nie było żadnego takiego elementu, że bo wtedy się werbowało człowieka, który nie chciał coś mówić czasem, prawda? A tutaj po prostu nie było żadnej takiej potrzeby, on sam po prostu się z tymi ludźmi spotykał i sam opowiadał historię z pracy na temat kolegów, na temat swojej pracy. Więc po co? Po co werbować? Jeśli chodzi o tę książkę, to ona otwiera nie tylko dyskusję oczywiście o mediach, ale w ogóle o elitach III Rzeczpospolitej. I to jest wreszcie otwarcie dyskusji, która powinna być otwarta no przynajmniej 10 czy 15 lat temu. To jest badanie, tak, to zadanie tak naprawdę dla socjologów, tylko że żaden z socjologów chyba, ja przynajmniej nie słyszałam, może państwo znacie jakiś projekt, nie odważył się na razie takiego projektu przeprowadzić, żeby zbadać, jak wyglądają związki elit III RP z PRL-em. W tym tygodniu rozmawiałam z Markiem Jerzym Minakowskim, specjalistą od genealogii, twórcą takiego wielkiego projektu o potomkach Sejmu letniego. I on popełnił taki artykuł, gdzie porównuje, jak wyglądał skład parlamentu II Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o ciągłość taką genealogiczną z elitami I Rzeczpospolitej i jak wygląda ciągłość, jeśli chodzi o III RP. I mówił mi, że Sejm w II Rzeczpospolitej był mniej więcej w 40% związany rodzinnie z ludźmi Sejmu czteroletniego. Po takim kataklizmie, jakim była II wojna światowa i komunizm w Polsce, no można przypuszczać, że wszystko zostało, prawda, przerwane, to jest już inny naród. Nie. Okazuje się, że na początku lat 90., gdy były pierwsze sejmy w wolnych wyborach wybierane, znów odsetek ludzi, którzy mieli jakieś geny tych ludzi z Sejmu czteroletniego, był porównywalny z tymi parlamentami, które były w czasie II Rzeczpospolitej. Dopiero po połowie lat 90. zaczęło to być znowu czyszczone. Czyli i w tej chwili on szacuje, że z całą pewnością jest mniej niż 5% w naszej elicie politycznej ludzi, którzy mają jakiś jungtim z elitami I Rzeczpospolitej. Reszta, mówi Marek Jerzy Minakowski, o reszcie nic nie wiem. W moich dokumentach, w mojej genealogii ich nie ma. Dla mnie są znikąd. Tak mówi genealog, który zajmuje się elitami. I coś w tym jest. Ja mam wrażenie, że w latach 90. wszyscy trafiliśmy do różnych mediów, które przyjmowały ludzi. Ja trafiłam po tym, jak mnie zczyszczono oczywiście po moich próbach w telewizji publicznej. Miałam kilka miesięcy doświadczenia z Teleekspresem, ale po upadku rządu Olszewskiego wydawca Teleekspresu bardzo szybko zorientował się, że ach, jeżeli ja jednocześnie pracuję w tygodniku Solidarność, no to trzeba się mnie pozbyć i bardzo szybciutko wyceny moich materiałów oscylowały w okolicy 1 złotego i to był dla mnie wyraźny sygnał, że już tam nie będę mogła pracować i niczego nie zarobię i rzeczywiście pozbyto się mnie wtedy, natomiast skrzydła rozwijał Maciej Sojka, czy tam, no już nie będę wymieniać nazwisk. Ja trafiłam do Polsatu wtedy, bo Jarek Selin i Walędziak tworzyli
Polsat i tworzyli informacje. To był pierwszy niezależny dziennik i wtedy on naprawdę był niezależny i wolny. I ja w ten sposób mogłam pracować w Polsacie. Jak Jarek odszedł i zmieniło się tam szefostwo, przyszedł Dariusz Szymczycha z SLD, z trybuny i z otoczenia Aleksandra Kwaśniewskiego, no to ja odeszłam, bo wiedziałam, że już tam nie będzie można swobodnie pracować. Ale każde z nas miało pewnie taki etap w życiu, kiedy było po prostu w mainstreamie. To było możliwe przez chwilę. Czy w doświadczeniach w telewizji publicznej, czy w publicznym radiu, czy w mainstreamowej prasie. A potem, moim zdaniem, po roku 2000, a już z całą pewnością po roku 2007, jest bardzo systematyczne czyszczenie tych wszystkich mediów i stąd ta nadreprezentacja resortowa. To jest bardzo ciekawa historia. Ja kiedyś z Piotrem Semką się tak zastanawiałem, porównywaliśmy swoje doświadczenia. Piotr jest o wiele bardziej doświadczony ode mnie, jeśli idzie o tworzenie różnych ważnych dla tego, co się działo w III RP, inicjatyw konserwatywnych, medialnych człowiekiem. No ja tam też w paru redakcjach życie oglądałem i próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tym zamknięciem, czy też domknięciem systemu medialnego teraz, jak było w latach 90. I myśmy doszli w pewnym momencie do wniosku, że jednak w latach 90. to wyglądało inaczej. Chociażby z tego powodu, że nawet jeśli odbywały się otorbienia i wypychania pewnych dziennikarzy, to oni jednak mimo wszystko znajdowali gdzie indziej miejsce w ramach właśnie tego mainstreamu, o którym ty mówisz. Była ta kadencyjna Rada Radiofonii i Telewizji, w której politycznie się tak na zakładkę zmieniali członkowie, w związku z tym praktycznie co roku się trochę zmieniały konfiguracje, raz się ZHN dogadywał z Unią Wolności, raz Unia Wolności z Czerwonymi, obsadzali szefostwa lokalnych stacji publicznych i telewizyjnych. To się tak zmieniało, że w jednym roku się okazywało, że Solidarność tam rządzi w Łodzi, tam Szczecinie i gdzieś tam, a komuniści rządzą w Warszawie, w Białymstoku i gdzieś tam jeszcze indziej. I to jakoś sobie w taki kulawy sposób działało. Tak potem przychodziły wygrane wybory, jakby wygrywał AWS, to się pojawiali jacyś nowi ludzie znowu w mediach publicznych. Potem jak przegrywał wybory, no to ci ludzie wypadali, a wchodzili na ich miejsce ci bardziej związani z SLD i jakoś to się wymieniało i kręciło. Ja też pamiętam, bo obserwowałem od samego początku fenomen powstawania prywatnych stacji radiowych w Polsce. To też było tak, że one w zasadzie były miejscami dość wolnymi, ponieważ one były uzależnione od widzimisię właściciela w taki zdrowy, kapitalistyczny sposób. Oczywiście tymi właścicielami bardzo często byli czerwoni kacykowie, tak jak na przykład właściciele Łódzkiego Radia Klasik, dawny działacz estrady czy pagartu, już nie pamiętam, w każdym razie jakiś taki bliski kumpel Leszka Millera. Oni mieli swoje świry i w różnych stacjach było różnie. W jednej było tak, że na przykład można było, co się chciało na antenie powiedzieć na premiera, rząd, prezydenta, co człowiek tam chciał, ale już spróbuj na prezydenta miasta coś powiedzieć, to nie. Bo prezydent miasta to jest gościu, z którym właściciel swojego radia robi interesy, przychodzi jako gość co drugi dzień i tak dalej, i tak dalej. A w innych było odwrotnie. W innych było tak, że właśnie tam, że no, władzy tam to nie ruszamy, a tutaj tak tych naszych radnych, to ich tam możemy. Więc dzisiaj to się wydają jakieś niewiarygodne opowieści, bo żyjemy w czasach, kiedy te wszystkie stacje zostały powykupywane przez koncerny medialne z dziwnym trafem związane z jedną stroną dyskursu. Z tych stacji już nawet w tej chwili prognozy pogody nie są lokalnie nagrywane w studiach, tylko wszystko jest przygotowane w tych centralnych studiach w Warszawie. Zaciśnięcie tej pętli nastąpiło. Jeszcze w pewnym momencie, w połowie mniej więcej lat 90., drugiej połowie lat 90., kiedy opisywaliśmy nie tylko media, ale w ogóle sytuację na scenie politycznej, gadałem o tym wtedy z Rafałem Ziemkiewiczem, bo się znamy bardzo, bardzo dawno, to on wtedy właśnie ukuł to sformułowanie o pływaniu w kisielu, ale ukuliśmy jeszcze inne sformułowanie, że polska polityka to jest trochę taki wrestling, tak jak te amerykańskie zapasy, w których faceci niby się tam piorą po mordach, rzucają się tam po linach, wykręcają sobie ręce, ale tak naprawdę wszystko to jest mniej lub bardziej wystudiowane, ułożone. Wszyscy wiedzą, że jak tam jednooki, tam tytan wygrywa tym razem z dwuoką panterą, to tam za dwa miesiące będzie odwrotnie. I to rzeczywiście trochę tak działało do pewnego momentu. Do którego momentu? Do roku 2005, kiedy się okazało, że w tym całym kołowrotku, w tym towarzystwie są także ludzie, którzy uważają, że może by warto było zagrać na poważnie. I naprawdę, jak mówią o tym, że trzeba wywrócić stolik, rozbić układ, pójść krok dalej w reformowaniu Polski i zmienianiu i tak dalej, to oni to naprawdę mają na myśli.
Im nie chodzi tylko o to, żeby wprowadzić trzech nowych ludzi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby teraz SLD nie rządziło w radiu tam w Białymstoku, w Katowicach i w Rzeszowie, tylko w Szczecinie i Poznaniu, a oni będą mieli swoich ludzi tam w Opolu, tam gdzieś tam Kaliszu i tak dalej, i tak dalej. Tylko chcieli naprawdę coś zrobić. I tu się zaczął ten moment, kiedy natychmiast system zareagował, bo poczuł się skrajnie zagrożony. I my kolejne etapy tej reakcji cały czas obserwujemy do dziś. Mnie się wydaje, że to, co zauważył Marek Jerzy Minakowski o tym, że już po właśnie latach 90. te składy polityczne parlamentu, jeśli chodzi o ich genotyp, są PRL-owskie, a nie polskie, to pokazuje, że tak naprawdę i to, co się dzieje w mediach, rewolucji żadnej nie było. Znaczy rewolucja Solidarności na chwilę otworzyła okno, na chwilę przewietrzyła, ale to zostało domknięte i jest system naprawdę domykany. Dla mnie symbolicznym zupełnie wydarzeniem w tej mierze, takim, że już sobie pomyślałam, że naprawdę już ta metoda salami, bo to jest czasami po plasterku, tak, idzie już bardzo głęboko, było pozbycie się z takiego programu o książkach z TVN-u publicysty Rzeczpospolitej, Mariusz Cieślik. Mariusza Cieślika, który nikomu za bardzo nie wadził, dopóki nie zdenerwował się i nie zaatakował Tomasza Lisa. Znaczy skrytykował Tomasza Lisa, nie zaatakował, napisał bardzo przyzwoity tekst punktujący tego pracownika mediów. Natychmiast właściwie stracił program. Na niego miejsce przed wypróbowany jeszcze z lat 80. Filip Łobodziński, zawsze we wszystkich mainstreamowych mediach bez względu na ustrój obecny. I szafa gra. Bezpartyjny fachowiec. Bezpartyjny tak fachowiec, to się, oczywiście. Tak to się nazywa. Słuchajcie, o elitach tośmy już przegadali. To teraz powiedzmy o premierze Donaldzie Tusku. Bo jego obietnica. On znowu jest na nartach. On wyjechał na narty, wyjechał wiesz, Piotrze? To jest, słuchajcie, życie. Naprawdę, ja bym tak chciała. Przed chwilą, święta, długa przerwa, nie było premiera. No, raz się pokazał. Potem kilka dni pojeździł po rodzinach, obejrzał czy sok, aby nie mdły i już we Włoszech na nartach. Ja też tak chciałabym, naprawdę. Żyć nie umierać, bycie szefem rządu w Polsce. Kryzys, jaki kryzys? Ja bym nie lekceważył tego, co dzieje się wokół Donalda Tuska i nie uciekał tylko w wytykanie mu nart czy jakichś innych zajęć. Bardzo jest niebezpieczne to, co dzieje się w ostatnich tygodniach. Tak naprawdę trzeba powiedzieć sobie jasno, że z momentem rekonstrukcji rządu w zeszłym roku ruszyła kampania wyborcza. To będzie dwuletnia, bardzo ostra i bardzo ciężka kampania wyborcza. Pierwsze zmiany, pierwszym zwiastunem były zmiany w rządzie, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że co się stało. Ludzie, którzy mają realną władzę, są cały czas skupieni wokół Donalda Tuska bezpośrednio. Ludzie, którzy mają wpływ na służby specjalne, ta żelazna pięść w aksamitnej rękawiczce jest w bezpośrednim otoczeniu Donalda Tuska. Rząd jest w tej chwili takim bezbarwnym miejscem, w którym są jacyś w większości nieznani państwu ludzie. To jest o tyle fajnym posunięciem, że nawet ich nie będzie można znienawidzieć za bardzo przez te dwa lata, bo oni są tak mało znani, że zanim ludzie się nauczą, że istnieje ktoś taki jak Szczurek, czy jak Lena Kolarska-Bobińska, czy ktoś tam jeszcze, to już zdążą te wybory dawno przyjść i nadejść, bo ludzie nie wiedzą, kto jest teraz jakim tam ministrem. Te ikony znienawidzone zostały gdzieś tam sobie pochowane i wysłane na inne tak zwane odpowiedzialne odcinki. Wyjątkiem jest oczywiście Elżbieta Bieńkowska, która tak naprawdę jest w tej chwili szefową sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Ten sztab będzie zarządzał kwotą 300 miliardów i będzie przez najbliższe parę lat pod pozorami prowadzenia polityki modernizacyjno-unijno-dotacyjnej dbał o to, żeby Platforma Obywatelska wygrała wybory. W jaki sposób już o tym wiemy? Premier Tusk oficjalnie zapowiedział, że razem z panią Bieńkowską będzie objeżdżał miesiąc przed wyborami, dziwnym trafem miesiąc przed wyborami do Europarlamentu, województwa, spotykał się, opowiadał o tym, jak to będzie fajnie, ile z tych pieniędzy będziemy mogli dzięki Platformie i Unii skorzystać. Wiemy już, że
zostały wyasygnowane specjalne pieniądze na drogi lokalne po to, żeby obłaskawić elektorat ludowców, że zostały wygenerowane, wydzielone osobne pieniądze na ustawę o rewitalizacji centrów miast po to, żeby lemingi się cieszyły, że pan premier buduje im skateparki, odnawia tam tramwaje i tak dalej, i tak dalej. To tak na wszelki wypadek, gdyby przyszło komuś do głowy mieszkającemu w średnich i wielkich miastach zmienić swoje poglądy i zagłosować na kogoś innego albo nie daj Boże nie pójść głosować. I te wszystkie obietnice, oczywiście też bardzo sprytnie składane, no bo do świadomości przeciętnego człowieka, który nie czyta tygodników, dzienników, portali, tylko wszystko, co wie o świecie, to jest to, co gdzieś tam wieczorem echem się odbije z telewizora, prawda, mu tam do ucha, no to usłyszy, że będą darmowe podręczniki, tak, dla dzieci. Nie usłyszy, że nie dla wszystkich, tylko dla pierwszej klasy i nie podręczniki, tylko jeden podręcznik, prawda, i to jeszcze też nie wiadomo jaki, i tak dalej, ale w ten sposób to jest wszystko robione. To jest gigantyczne zagrożenie, ta próba przekupienia Polaków, której Platforma będzie próbowała w najbliższym czasie dokonać. Z drugiej strony mam wrażenie, że też będzie szło na bardzo ostro w tej kampanii, jeśli idzie różnego rodzaju haki, haczki, haczusie, prowokacje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie bez powodu dziwnym trafem w momencie, kiedy zakończyła się na dobre sprawa senatora byłego Platformy Piesiewicza i tamtej stronie z tak zwanej obyczajówki już nic nie można zarzucić, bo to do tej pory był taki kamień obrazy, zawsze można było wskazać tego Piesiewicza, a ja przypomnę z spindoktorzy Platformy, kiedy wybuchła sprawa Piesiewicza, a to było w trakcie afery hazardowej, mówili, że z ich badań wynika, że ona może bardziej zaszkodzić Platformie niż afera hazardowa. Ale czy ty przypominasz sobie, żeby jakikolwiek dziennik TVN-u, który mówił o Piesiewiczu, o dramacie Piesiewicza, mówił, że to był polityk Platformy Obywatelskiej? Oczywiście, nie, to był jakiś polityk. Jakiś tajemniczy polityk, tak, z kosmosu spadł do nas. No i dziwnym trafem zaraz po tym, jak sprawa Piesiewicza na dobre się skończyła niczym, nagle zaczęły wykwitać różnego rodzaju obyczajowe, czy też pseudoobyczajowe afery związane z politykami prawicy różnych partii, więc no tutaj myślę, że gra będzie szła na bardzo ostro. Jak czytam sondaże, w których w tej chwili już nie jest 50 do 100 różnica między Platformą a PiS-em, tylko to są już na granicy błędu statystycznego w tej chwili, bo jeżeli mamy w sondaż, w którym jest 30 do 26, prawda, no to nie jest tak, jak było w niektórych, że było dwa razy tyle, tak, to mówię, mam myśli ta relacja 50 do 100, to znaczy, że tak naprawdę te partie w tej chwili zaczynają mieć, przynajmniej wśród tych, którzy są zdecydowani zagłosować, podobne poparcie i bardzo wiele dziwnych rzeczy, odnoszę wrażenie, w najbliższym czasie się będzie działo, dlatego tak nie żartuję sobie z tego, że premier jest na nartach, on może jest na nartach, ale jego ludzie ciężko pracują. Jest coś takiego, że życie się toczy nieprzewidywalnie, nie wszystko może premier przewidzieć. To, co mówiłeś o tym objeździe, ja nie wiem, czy ten miesiąc nie będzie za późno, dlatego że Platforma generalnie podchodzi dość lekceważąco do wyborów do Europarlamentu, a tutaj może rzeczywiście zadziałać kostki na zasadzie zjawiska kostek domina, że jeżeli przegrają wybory do euro, to później będzie kwestia wyborów samorządowych i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście myśli, że to jest takie zagrożenie? Ja bym tutaj się jednak spierała, dlatego że wystarczy posłuchać ludzi, ja nie mówię o ludzi, którzy mają konserwatywne poglądy, ale ludzi, którzy kiedyś byli w Leningradzie, dlatego że bardzo, proszę Państwa, nie zaszkodziło na przykład Platformie Obywatelskiej afery, nic tak nie zaszkodziło, jak na przykład sprawa sześciolatki do szkół. To, proszę Państwa, ludzie, którzy mają dzieci, ja rozmawiałam z człowiekiem, który właśnie mówi do mnie tak, przestaję głosować na Platformę, dlatego że moja 5-letnia córka musi w tym roku iść do szkoły. Musi, bo taki jest obowiązek szkolny. I proszę Państwa, takie rzeczy zaszkodzą. Mówisz o budowaniu miast i pokazywaniu i odnawianiu tramwajów. No ale co mają powiedzieć przedsiębiorcy, którzy w tym roku musieli pozamykać swoje interesy, bo już nie mogli prowadzić? Ja spotykam się z ludźmi, którzy, tak jak mówię, no nie są ani też no właśnie nie czytają gazet tak bardzo często. Prowadzą na przykład moi sąsiedzi, którzy mówią, że w tym roku, proszę Państwa, znaczy w ubiegłym roku stracili
zarobili mniej, o 40% im się obroty zmniejszyły. Jakieś tam sobie prowadzą sklepik, coś tam sprzedają, jakieś takie, i to nie jest żadne artystyczne, nie żadne dzieła sztuki, tylko jakieś takie zwykłe, użytkowe rzeczy. I 40% w porównaniu rok do roku. No to jednak to jest dużo. Proszę Państwa, jak wystarczy przejechać w Warszawę i zobaczyć, ile stoi pustych, wykończonych już do zamieszkania osiedli mieszkaniowych. I nikt ich nie kupuje. Ilu jest frankowców? Mi się tak zwany, czyli ludzie, którzy mają kredyt we frankach, ja się z tego śmieję, dlatego że w pewnym momencie Gazeta rozpoczęła Wyborcza, przez cały rok miała taką kampanię, gdzie opisywała ludzi pokrzywdzonych przez kredyty we frankach. Kiedy się zorientowali, co zrobili, że po prostu opisują elektora, który odpłynął od platformy, nagle temat się uciął. Już o tym w ogóle nie piszą. Znaczy dzisiaj muszą chyba pisać i w mediach to przynajmniej w niektórych było, że, bo dzisiaj rozpoczął się proces człowieka, który założył stowarzyszenie poszkodowanych przez banki. Także to muszą. Jest kilka takich punktów zapalnych, które mogą doprowadzić do przesilenia politycznego, które moim zdaniem Donald Tusk i jego spin doktorzy sobie dobrze zdiagnozowali. Kwestia mieszkań na pewno, z tym, że oni mają przedziwny pomysł na te mieszkania, mianowicie postanowili zasilić deweloperów. Prawdopodobnie chodzi o to, że wpłaty na komitet wyborczy spodziewają się też od tego środowiska, takich wpłat mogą się spodziewać od tego środowiska, wiadomo, że one były. Wiadomo, że część deweloperów jest po prostu zaprzyjaźniona z politykami Platformy czy SLD. Nie będę teraz wymieniać konkretnych nazwisk, no ale pamiętamy, przynajmniej niektóre się same nasuwają. No i w tej chwili ci deweloperzy, których mieszkania zalegają, nie sprzedają się od roku czy do dwóch, no mają pomocną rękę rządu. 5 miliardów złotych z naszych podatników zostanie im podarowane w zamian za mieszkania. Rząd stworzył specjalny fundusz, który będzie kupował mieszkania od deweloperów w dużych miastach i potem je będzie wynajmował. Czyli nie Kowalski będzie kupował teraz od deweloperów mieszkanie na wynajem, tylko nasz rząd. I to się jest reklamowane w ten sposób, że te czynsz za wynajem będzie o 30% mniejszy niż rynkowy, więc ktoś, kto pracuje teraz w Warszawie, a przerzuci go firma do Wrocławia, no to nie musi teraz kupować mieszkania w Warszawie, tylko będzie wynajmował od państwa, potem we Wrocławiu od państwa. I to jest takie nowoczesne, niemal amerykańskie, takie fajne rozwiązanie. A chodzi po prostu o to, że przynajmniej już jedna duża firma deweloperska w ubiegłym roku zbankrutowała. Jeżeli nie popłynie zastrzyk do pieniędzy do tych firm, no to one będą miały kłopoty. I za nasze pieniądze zaprzyjaźnione firmy są żywione. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, premier Donald Tusk zdiagnozował moim zdaniem bardzo dobrze, że umowy śmieciowe to jest hasło, które burzy krew. To znaczy całe pokolenie, które weszło na rynek pracy i wchodzi na rynek pracy, jest ofiarami systemu, jaki został stworzony przez umowy śmieciowe. Są pozbawieni szans na emeryturę, są pozbawieni możliwości, nie wiem, procesowania się w sądzie pracy, bo te umowy nie są objęte ochroną w żaden sposób. No, wiadomo, czym są te umowy śmieciowe. I Donald Tusk, zapowiadając oskładkowanie tych umów, już wychodzi naprzeciw temu, co zwłaszcza w młodym pokoleniu jest strasznie ważnym, takim drażliwym problemem. I takim, który budzi emocje, mogące doprowadzić, no, do rewolucji pewnie nie, bo my jesteśmy spokojnym narodem, ale do przesilenia politycznego. I jest kilka takich haseł, które w tej chwili spinowie Platformy mają opracowane i codziennie będziemy słyszeć jakąś wspaniałą receptę. To jest troszeczkę będzie tak, jak w 2007 roku z tymi spotami wyborczymi, by żyło się lepiej wszystkim i to jak lekarze wspaniale leczą, jak ludzie wracają z emigracji, nauczyciele dobrze uczą. To wszystko, jak będzie rządzić Platforma, tak będzie. Znowu nam pan premier po 6 latach rządów będzie o tym opowiadał, ale widać, że oni się do tych wyborów europejskich zabrali bardzo poważnie. Wcale nie mają zamiaru oddawać pola PiS-owi. Wcale nie uważają, że mogą mieć gorszy wynik niż PiS. My tutaj diagnozujemy tą sytuację z punktu widzenia Warszawy. Ten błąd, mi się wydaje, też tak samo socjologów, polega na tym, że patrzą się z punktu widzenia Warszawy. Ja jeżdżę po Polsce, jestem zapraszana, ostatnio byłam nad morzem, pokazywali mi to, co właśnie mówiłam przed chwilą, że tu było przedsiębiorstwo, tu było jakiś sklepik, tu było to wszystko, jest w tej chwili zamknięte. Ale proszę Państwa,
ja już to chyba kiedyś mówiłam, nie wiem czy nawet nie tutaj, do głosu wyborczego w tym momencie dochodzi pokolenie, które nie jest wychowane na gazecie wyborczej i które jest wychowane na internecie, które zupełnie inaczej myśli. W tej chwili, w tym roku mamy kolejną rzeszę wyborców, bardzo młodych ludzi, którzy zupełnie inaczej myślą, którzy zupełnie nie dają się, nie są ustawieni jeszcze przez ani przez Platformę Obywatelską, ani przez Tuska. I naprawdę Donald Tusk może być bardzo ciężko zdziwiony wynikiem tych wyborów. To prawda, ale pamiętajmy o tym, że żeby rządzić w Polsce, czego nas nauczyły poprzednie kampanie, wcale nie trzeba przekonać do siebie większości Polaków. Wystarczy przekonać do siebie dobrze zdefiniowaną mniejszość, a różne inne potencjalne grupy rozbroić. I jeżeli słyszę na przykład o walce z umowami śmieciowymi, to oczywiście niebezpieczeństwo dla Platformy jest takie, że za pół roku, rok, półtora ktoś się zorientuje, że przez to, że zostało składkowane umowy sieciowe, on w ogóle nie może znaleźć pracy i wtedy będzie dopiero problem, bo tak najprawdopodobniej będzie, ponieważ jednak praca jest potwornie w Polsce oskładkowana i to najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Czyli ja uważam, że jest to mit powtarzany przez klasę liberalną, natomiast klasę rozbraja wąską, klasę posiadającą. Wiesz co, jako człowiek, który był w życiu dwa razy na etacie, przepracował 20 parę lat na umowach śmieciowych. Też pracuję na umowach śmieciowych. Wszyscy pracujemy na umowach śmieciowych. I gdybym miał do wyboru, że tak powiem, że będę zarabiał połowę tego, a będę na etacie, to powiedziałbym, że chcę być na umowie śmieciowej. W każdym razie, ale co się dzieje? Ale wytrąca się na przykład Solidarności z ręki argument, prawda? Solidarności, która potrafiła w tej sprawie zmobilizować bardzo wiele ludzi. To tak będzie wyglądało. Spini Platformy będą izolowali poszczególne grupy wyborców, które są potencjalnie niebezpieczne z ich punktu widzenia w tym sensie, że mogą się od nich odwrócić albo nie zagłosować, albo zagłosować na kogo innego i te zagrożenia neutralizowali. I będą walczyli o to, żeby minimalizując straty ugrać swoje 27, 30, 29, 26,5% i tak dalej, to wystarczy do tego, żeby albo samodzielnie rządzić, jeśli wyniki będą bardzo zbliżone dwóch największych partii, samodzielnie w sensie dobierając sobie koalicjanta, ale być głównym rozgrywającym, albo konstruować jakąś egzotyczną, jeśli będzie to trochę niższy wynik, egzotyczną koalicję wszyscy przeciw PiS-owi i to się dzieje. Ja bardzo zawsze jestem ostrożny w posługiwaniu się terminami typu pokolenie, bo to naprawdę jest tak, że pokolenie, znaczy nie można sądzić pokolenia po jego kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu przedstawicielach, których akurat spotykamy, bo wszyscy jesteśmy skażeni jednak tym, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w Warszawie, czy na spotkaniu, ja też jeżdżę na spotkania w różnych miejscach kraju, to jednak spotykamy się wewnątrz grupy ludzi o pewnych poglądach, o pewnej wrażliwości, bo przecież nasi serdeczni wrogowie czy przeciwnicy polityczni na te spotkania nie przychodzą. Bardzo łatwo jest ulec takiemu złudzeniu, jak to niektórzy koledzy z opozycji w drugiej połowie lat 80. ulegali, że za każdym razem, kiedy wybuchał strajk w Starowej Woli, to oni się spotykali wieczorem, stawiali flaszkę na stole i mówili, to już teraz. Jednym słowem, Piotr apeluje, żebyśmy opisali młode pokolenie, żeby się dowiedzieć, co w nich kipi, bo kipi. A ja jeszcze na koniec i myślę, że cykl tekstów poświęconych temu, tak, co się dzieje w tym młodym pokoleniu, bardzo by nam pomógł, żebyśmy mogli zobaczyć, w którą stronę może się potoczyć w Polsce rzeczywistość polityczna. W tygodniu Gazeta Polska rozpoczął cykl profesora Jacka Kurzępy na temat właśnie tego, co się dzieje w młodym pokoleniu. Się program zawiera lokowanie produktu. Proszę natomiast Państwa, Dorota, ostatnie zdanie. Ostatnie tak? zdanie. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał rzeczywisty wynik do Europarlamentu w porównaniu z badaniem, które przeprowadziła sondażownia francuska, bodajże chyba miesiąc temu, na zlecenie między innymi Europarlamentu, to oni badali, jak będzie rozkład sił w całym Europarlamencie, badali całą Unię Europejską. I w tym badaniu wyszła bardzo duża porażka Platformy, bardzo duża porażka PSL-u i bardzo duże zwycięstwo PiS-u. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało naprawdę. Czy rzeczywiście, kto tutaj miał rację, czy sondażownia francuska, czy nasza... No przypomnę, że polskie sondażownie w tej chwili z kolei pokazują w sondażach do Europarlamentu takie wyniki rzędu PiS 24, Platforma 23, SLD 18 bardzo i, prawda, i duża grupa niezdecydowanych. I zobaczymy, kto miał rację, prawda? Zobaczymy, kto miał rację, tak. Nic, bo już 2 minuty do końca. Wojciech Reszczyński chciał zadać pytanie. No jedno pytanie jest. Jedno pytanie, Wojtku, dlatego że, znaczy, ja zaraz pójdę, więc może oni jeszcze zostaną, bo ja muszę po prostu iść, nie wiem, która jest godzina.
wśród dziennikarzy nie musimy się ograniczać do pytań, bo żyjemy z prezentowania opinii i poglądów. Przysiądę się tutaj do Doroty. Piotr mnie tutaj, Gociek, zmobilizował, ponieważ przedstawiliście Państwo panoramę mediów. Dosyć taki ogólny, niepełny powiem, nie tendencyjny, ale taki niepełny sposób. Ja muszę bronić pamięci o moim radiu, Radiu Wawa, które było enklawą wolności w latach 91-2002. Występowało tam mnóstwo ludzi, nie wspomnę o panu Piotrze. Ale my o tym mówiliśmy, że właśnie w latach 90. A ty się spóźniłeś, proszę pana. Właśnie w latach 90. dało się robić wolne media. Więc proszę państwa... Mówiliśmy o tym, że w latach 90. system medialny był o wiele mniej zamknięty niż w tej chwili. Padła nazwa Radio Wawa. A no proszę państwa, jak nazwa nie padła, no to nie mówiliście o tym. Natomiast muszę bronić pamięci, bo to jest również obrona mojej pamięci, mojej działalności, mojej walki, która trwała od 91 do 2002 roku, która skończyła się w końcu moją klęską. Bardzo poważną klęską. Ale i Rafał Ziemkiewicz, Tomasz Sypniewski, tu jest Bogdan Urbankowski, Piotr Gerczuk, Wiesław Wiernicki, nawet swego czasu Tomasz Sekielski jeszcze wtedy był uczciwym, obiektywnym dziennikarzem, dopiero potem się zmienił. Przewinęło się mnóstwo ludzi i to była rzeczywiście, może Marcin Wolski poświadczyć, enklawa wolności, swobody wypowiedzi. Nikt nie był ograniczony w swojej wypowiedzi, w swoim głosie. To tyle w obronie mojej instytucji, w której walkę... Nikt jej nie atakował. Nie padło wiele innych nazw ważnych również. I ostatnia sprawa, tylko do Doroty Kani chciałem zapytać, czy zna tę książkę? Nie, nie znam. No proszę państwa, i to jest właśnie pewnie mój błąd. Książkę, którą wydałem w 92 roku, byłem dziennikarzem, kiedy jakby rozstawałem się z tym... Jakby państwo nie wiedzieli, jak się autopromować, to właśnie jest Wzorzec. Nie ma co promować tej książki, nie ma od 20 paru lat. Program zawiera natomiast, bardzo wiele lokowań państwa, produktów. Jest tam parę rzeczy, na które musi pani Dorota z kolegami spojrzeć, wydając następne części resortowych dzieci. Bardzo jest tam mnóstwo przeczytam. Informacji, między innymi moja rozmowa z Ubekiem. Nie pożyczam tą książkę. To jest dla ciebie. Dobrze, to jest dziękuję. Dla ciebie. Rozmowa z Ubekiem i dowód na to, że wszyscy byli przesłuchiwani, a na wszelki wypadek tutaj dołączyłem zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego. Dziękuję. Moje zaświadczenie. Proszę państwa, bardzo państwu dziękuję. Ja już muszę wyjść. Dziękuję. Ponieważ mikrofon poszedł sobie, to ja dziękuję bardzo. W takim razie kończymy to podsumowanie tego. I na koniec był wspaniały pokaz czegoś, co nazywamy nie wrogim, ale przyjacielskim przejęciem. Bardzo dziękujemy pięknie za uwagę.